Siema wszystkim, tutaj Kubl9 i witam was w moim poradniku, jak zrobić diamentowy portal w Minecraft Packet Edition. No więc ja włączę świat i do was wrócę. Ale taki cichy głosik miałem, że normalnie... Zciszę sobie Minecraftową, nie będzie słychać. O! Uduszę się zaraz. Potrzebujemy bloku portal. A żeby go skraftować, potrzebujemy chyba... Chyba da się go skraftować. Pamiętam, że miałem takie coś w craftingu. I zobaczmy, czy się mylę, czy nie. Ale kiedyś miałem takie coś w craftingu, że cztery obsydianu tu i tu. Na rogach i w środku krzesiwo i był ten blok. A więc chyba da się go pozyskać tylko przez MCP Master na razie. Ale to tak. Ja sobie włączyłem teraz normalnego Minecrafta, nie wiem czemu, ale okej. Budujemy. Jaki chcemy portal możemy zbudować? Jakiej chcemy wielkości? Nie poczwórny, tylko możemy tak. Możemy jeszcze większy. Tylko potem musimy iść na drugą stronę tego portalu i zbudować taką ramkę wokół tego. O. I tu wtedy będzie takie coś widać. I na tym kładziemy te bloki. O. I mamy takie coś. I teraz to niszczymy. Może chcemy zostawić. I ja polecam to niszczyć. Możemy sobie zrobić taki portal. Kurde, co ja robię? Możemy sobie zrobić taki portal i to możemy być do realmów. I potem od razu jak wejdziemy, to w netherze jest od razu tu taki drugi portal. A to ile kratek jest jedna kratka? W netherze to chyba 10 w tym. Możemy to przez tą drogę do tego drugiego portalu. Obejrzymy sobie i tam będzie coś zbudowane. I tam będzie taka droga zrobiona, na przykład endstone, że niby się przeteleportowaliśmy do endu albo z bloku diamentu, że do jakiegoś diamentowego świata. A więc to było na tyle, do usłyszenia, cześć. Jeszcze robię taki konkurs, nagrajcie film na YouTube, napiszcie mi w komentarzach, że zbudowaliście portal i wybiorę najładniejszy, jaki został zbudowany, czyli największy z największej ilości bloków. A więc... Jeszcze dzisiaj będzie rozstrzygnięcie konkursu tego, co był robiony w chyba maju albo kwietniu. Na najśmieszniejszy film. I to było na tyle. Do usłyszenia. Cześć.